Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmiku i dziś pod lupę bierzemy markę, o którą mnie ostatnio prosiliście, a mianowicie Patent Wrap. Na początku tego dzisiejszego filmu, taki szybciutki wstęp, chciałam wam tylko powiedzieć, że marka Patent Wrap była jedną z pierwszych marek naturalnych, marek kosmetyków tworzących kosmetyki naturalne, którą zaczęłam się interesować już dobrych kilka lat temu, a tak naprawdę chyba jakoś na samym początku, kiedy marka wchodziła do sprzedaży. I jak zapewne większość z was wie, założycielką marki jest oczywiście Kinga Rusin. To, co jest ciekawe, co może wam się wydać ciekawe, to ja nie przetestowałam wszystkich kosmetyków tej marki, ale najbardziej zainteresowały mnie produkty do pielęgnacji ciała i w ogóle przepadłam, zakochałam się totalnie w dwóch liniach kosmetycznych, linii kokosowej i linii waniliowej, tak one się teraz nazywają, ze względu na ich zapachy. Nie znalazłam wtedy jeszcze żadnych innych kosmetyków, które miałyby takie zapachy, które tak by mnie, słuchajcie, urzekły, że notorycznie po prostu do nich wracałam. Zużywałam jedno opakowanie, wracałam, kupowałam następne opakowanie. Linia kokosowa, linia z trawą cytrynową, coś wspaniałego na lato, niesamowite odświeżenie i ten przyjemny właśnie aromat, ale z kolei na zimę linia waniliowa, linia otulająca, ocieplająca, coś wspaniałego. Ale to taki malutki, szybki wstęp, żeby dzisiaj też nie przedłużać. Zabieramy się za najważniejsze informacje. Tak jak już wspomniałam na początku, marka Patent Wrap została założona przez Kingę Rusin. Jest to marka, która ma tworzyć i która ma dawać nam stuprocentowo naturalne kosmetyki o efektywnym działaniu, o takim działaniu, które widać już od pierwszego użycia. Oczywiście jest to marka, która też dba o środowisko i w składach tych kosmetyków nie znajdziemy substancji kontrowersyjnych. Nie ma tam żadnych SLS-ów, SLS-ów, parabenów, silikonów, olejów mineralnych itd. To jest marka, która tworzy kosmetyki naturalne, które mają dawać nam przyjemność stosowania, użycia, ale tak jak powiedziałam też wcześniej, mają być skuteczne. W skład całej tej marki wchodzi 6 linii pielęgnacyjnych. Mamy kosmetyki przeznaczone dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Na stronie internetowej marki znajdziecie również w sprzedaży zestawy, ale także jest też oczywiście książka Kingi Rusin, którą można sobie zamówić przez internet. Marka informuje nas o tym, że na samym początku swojego działania bardzo szybko podpisała umowę taką sprzedaży marketingową z perfumeriami Sephora i tam też można dostać stacjonarnie te kosmetyki, ale są one oczywiście dostępne również na stronie internetowej marki. Jeśli chodzi o ceny, to mamy ceny w takim przekroju od 50 zł do 200 zł, oczywiście w zależności od tego, jakie są to kosmetyki. Wśród linii pielęgnacyjnych mamy linię pielęgnującą włosy, tutaj znajdziemy szampony, odżywki oraz maski i też przejrzałam wszystkie te produkty i tutaj muszę wam zaznaczyć, że jeśli chodzi właśnie o szampony, maski czy też o odżywki, to marka stosuje łagodne detergenty, myjące, oczyszczające, nie ma tam żadnych SLS-ów, SLS-ów, parabenów, silikonów i całej reszty. Mamy różne wyciągi i ekstrakty, które będą działały na skórę głowy, jak również na nasze włosy. Kolejna linia pielęgnująca jest to linia do pielęgnacji ciała i tutaj z kolei mamy takie produkty jak żele do kąpieli, skraby, olejki, masła czy też balsamy i na chwilę zatrzymajmy się przy tych produktach. Wybrałam jeden z nich, który sobie teraz przeanalizujemy i zobaczymy, czy rzeczywiście składy są naturalne, co takiego w nim się znajduje. No i pomyślałam, że tutaj pod lupę, jeśli chodzi o skład, wezmę jeden z moich ulubionych balsamów, czyli właśnie ten balsam z linii kokosowej, pachnący tak przyjemnie, lekko, świeżo, tą trawą cytrynową, tym kokosem, taki można by było powiedzieć, że aromat idealny na lato. Co mamy w składzie tego produktu? I zaczynamy od wody, następnie mamy emolient, olej kokosowy, glicerynę, emolient, masło shea, tłusty emolient, olej arganowy, emolient, substancję zmiękczającą, emulgator, emolient, zapach, kolejny emolient, związki zapachowe,
estry rzeżowy, wyciąg z aloesu, ekstrakt z bawełny, ekstrakt z lnu, witaminę E, olej słonecznikowy, łagodny konserwant, olej z pałczatki wełnistej, wyciąg z rozmarynu, łagodny chelator i cztery zapachy. Tak, moi drodzy, wszystkie, przynajmniej większość produktów marki Patent Rap jest perfumowana, więc musicie o tym pamiętać. Mamy tutaj kompozycje zapachowe, które gdzieś tam znajdują się w składzie, ale też mamy substancje zapachowe, które widnieją na liście tych potencjalnie alergizujących i one zazwyczaj są na końcu składów, no ale oczywiście marka musi je wymienić. Tak jak powiedziałam, kosmetyki marki Patent Rap, te przede wszystkim do ciała, pachną przepięknie i myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Mamy linię żurawinową, mamy preparaty właśnie te z linii kokosowej, czy z tej linii otulającej, jak na przykład cudowny krem do rąk. Ale no tutaj musicie już sobie wybrać sami, który zapach będzie dla Was pasował. Jeśli chodzi o ten balsam, który przed chwilą przeanalizowaliśmy, skład rzeczywiście jest naturalny, jest dosyć treściwy, dobrze zrozbudowany. Jak widzicie, mamy substancje aktywne, mamy dużą ilość emolientów, które będą nawilżały naszą skórę, mamy te zapachy. Moim zdaniem jest ok, nie ma tutaj żadnych jakichś kontrowersyjnych, nie wiadomo jakichś konserwantów, jak na przykład fenoksyetanol czy donoryformaldehydu. Nie, jest dobry skład, jest bardzo dobry skład. No to idziemy dalej. Jeśli chodzi o samą markę, to ona też w ostatnim czasie zmieniła wygląd opakowań swoich kosmetyków i też informuje nas o tym, że receptury kosmetyczne są ulepszane w związku z tym, że ciągle wychodzą jakieś nowe badania, że mamy jakieś nowe substancje aktywne i marka w tym kierunku dąży, żeby te preparaty, które są w ofercie, były dla nas skuteczne, działały aktywnie, efektywnie i żeby receptury też sprawiały nam przyjemność samego stosowania. Teraz zatrzymamy się na chwilę przy preparatach pielęgnujących, jeśli chodzi o twarz. I oczywiście przejrzałam wszystkie produkty. Tutaj w ofercie mamy przede wszystkim linię oczyszczającą, w której znajdziemy płyny micelarne, toniki, żele oczyszczające. Mamy ekoampułki, które też cieszą się bardzo dużą popularnością. No i oczywiście mamy też kremy. Wśród kremów mamy krem na dzień, krem na noc, krem pod oczy, krem taki silnie przeciwzmarszczkowy, ale mamy też kilka kremów BB, czyli oczywiście tych kremów tonujących, zawierających kolor, ale też pielęgnujących. Jeśli chodzi o toniki, powiem Wam, że tak sprawdziłam ich składy i są one nawet bardzo, bardzo ciekawe. Zauważyłam, że marka nie stosuje alkoholu w swoich tych preparatach, jeśli chodzi o toniki, więc jest to oczywiście bardzo duży plus. Większość preparatów z linii oczyszczającej jest na bazie wody, ale mamy również hydrolaty zastosowane w formułach, mamy substancje aktywne, mamy jakieś ekstrakty. No i też, co jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o płyny micelarne, nie ma tam takich typowych substancji powierzchniowo-czynnych, mamy bardzo łagodne, nienaruszające bariery hydrolipidowej, substancje oczyszczające, czyli te łagodne detergenty. No i tutaj trzeba to powiedzieć, jest oczywiście to na plus marki, marka dba o to, żeby podczas oczyszczania, żebyśmy miały przyjemność stosowania takich preparatów, ale też to, co jest bardzo ważne, żeby one nas nie przesuszały, nie podrażniały, nie ściągały, wiecie, naszej skóry, żeby nie było takiego efektu, kiedy myjemy naszą skórę, tego efektu ściągnięcia. No i pomyślałam sobie, że jak już jesteśmy przy preparatach oczyszczających, to weźmiemy pod lupę jeden z toników i zwróćmy uwagę na to, co znajduje się w składzie tego toniku. Zaczynamy znowu od bazowej wody, ale uwaga, mamy tutaj filtrat z bambusa, mamy wodę kokosową, mamy promotor przenikania, glicerynę, mamy wyciąg z żeńszenia, naturalny konserwant i jeszcze dwa konserwanty, regulator pH i łagodny chelator. Powiem Wam, że ten skład jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, bo mamy wodę bambusową, która fantastycznie, probiotycznie wpływa
na naszą skórę. Mamy wodę kokosową. Ja tego toniku, powiem Wam szczerze, nigdy nie miałam w rękach, nie stosowałam, więc nie wiem, czy on też posiada jakiś zapach związany z tym, że mamy tą wodę kokosową. Wiem z własnego doświadczenia, że woda bambusowa kompletnie nie pachnie, więc nie wiem, czy jest tam jakiś naturalny aromat, ale powiem Wam, że jeśli chodzi o tonik, kompozycja, formuła tego toniku jest bardzo fajnie zrobiona. Będzie on tonizował, będzie on odświeżał naszą skórę, będzie też ją, można by było powiedzieć, nawilżał, chronił. Bardzo, bardzo fajny produkt. Idziemy dalej, jeśli chodzi o pielęgnację twarzy, i tutaj zatrzymamy się na chwilę przy kremach. I muszę Wam powiedzieć, że ja osobiście kremów też do twarzy marki Patent Wrap nie stosowałam, natomiast przejrzałam składy wszystkich tych produktów i co zauważyłam? Zauważyłam to, że są one w takiej, powiedziałabym, średniej cenie, te kosmetyki. Mamy ten krem na dzień, mamy krem na noc, mamy krem przeciwzmarszczkowy i mamy krem pod oczy. Ale żeby ich składy były takie, mówię Wam to z czystego serca, żeby te składy były jakieś takie wow, no nie do końca. To, co też, na co też zwróciłam uwagę, wysoko w składach znajdują się związki zapachowe. Na początku zazwyczaj mamy jakieś substancje aktywne, potem mamy substancje tworzące formułę, emolienty, a potem mamy te związki zapachowe i później po związkach zapachowych występują inne substancje aktywne, bardzo fajne substancje aktywne, które niestety, jak wiemy, są już w bardzo niskich stężeniach. Tak naprawdę w kosmetyku, jeśli patrzymy na skład danego kosmetyku, to dla nas najważniejsze jest, tak można by powiedzieć, 10 tych pierwszych substancji aktywnych, ponieważ one mają zazwyczaj najwyższe stężenia i jest ich po prostu najwięcej. Tutaj widzimy, że związki zapachowe są wysoko, więc domyślam się, że też będą to kosmetyki dosyć mocno perfumowane i trochę szkoda, że inne substancje aktywne już występują po tych związkach zapachowych. No, dla mnie to jest taki, powiedziałabym, trochę minus. Poza tym zauważyłam również, że marka, jeśli chodzi o konserwanty, bo oczywiście konserwanty są wskazane do stosowania w kosmetykach, kiedyś zrobię Wam na ten temat oddzielny film. Marka stosuje dwa takie dosyć popularne konserwanty, Wam tutaj teraz się wyświetli tablica, co to są za konserwanty, które są ograniczone, mają pewne ograniczenia, jeśli chodzi o ich stężenie do stosowania w kosmetykach, żeby to nie były konserwanty podrażniające, żeby nic się nie działo. Po prostu są wyznaczone pewne normy i te konserwanty stosuje się w pewnych właśnie takich ograniczonych stężeniach. No dobrze, ale tutaj też zatrzymamy się na chwilę i przeanalizujemy sobie jeden produkt, jeśli chodzi o kremy. I pomyślałam sobie, że tym razem pod lupę wezmę krem pod oczy. O, i uwaga, co mamy w składzie, a skład jest dosyć rozbudowany. Zaczynamy oczywiście od wody, która jest bazą tego produktu, a następnie mamy dwa emolienty, glicerynę, olej z awokado, naturalny emulgator, olej rzeżowa, trehaloza, emulgator, olej arganowy, tłusty emolient, emulgator. Oliwę z oliwek, olej z oliwek, zapach, kofeinę, humektant, wyciąg z worko liścia, wyciąg z algi czerwonej, zagęstnik, naturalny emulgator, olej słonecznikowy, witaminy E, łagodny konserwant, ekstrakt z rozmarynu i łagodny chelator. Jak widzicie, skład tego kremu pod oczy jest bardzo fajny. Mamy substancje nawilżające, mamy substancje właśnie emolientowe. Co prawda mamy dużo emulgatorów, ale mamy też olejki, mamy kofeinę, która będzie działała pobudzająco, drenująco. Ale żeby to był jakiś krem taki, powiedziałabym, wow, no dla mnie nie. Ja bym powiedziała, że to jest fajny krem naturalny, o dobrym składzie, tylko pytanie jest takie, czy jego cena jest adekwatna do tego, co rzeczywiście w tym składzie się znajduje. Pomyślałam sobie, że rozmawiając dzisiaj właśnie o marce Patent Wrap, zwrócimy też uwagę na ekoampułki, które są, tak jak mówiłam Wam wcześniej, dosyć mocno popularny w internecie i cieszą się też ogromną opinią, bardzo dobrą, pozytywną opinią. Tych ampułek mamy kilka, mamy ampułki do twarzy, ale mamy również ampułkę w postaci seru, jeśli chodzi o pielęgnację wokół oczu. I tak sobie pomyślałam, że zwrócę uwagę nie tylko na skład,
bo składy rzeczywiście są bardzo ciekawe, przeglądając każdą tę ampułkę po kolei, zauważyłam, że w przypadku ampułek, jeśli chodzi o zastosowanie związków zapachowych, mamy odwrotną sytuację niż w kremach, bo te związki zapachowe też tam występują, oprócz ampułki pod oczy, tam nie mamy żadnych związków zapachowych, żadnych zapachów, ale te związki zapachowe są na końcu składu, czyli już tutaj te substancje aktywne, na których nam zależy, znajdują się na początku, czyli mamy większe stężenia, więc można by było powiedzieć, że gdybym dzisiaj miała Wam polecać produkty pielęgnujące do twarzy, nie mówię tutaj o linii oczyszczającej, tylko produkty pielęgnujące, to patrząc na sam skład, nie wiedząc oczywiście jak one działają, ale patrząc na skład, zdecydowanie wybrałabym te ekoampułki. No dobrze, ale zatrzymajmy się tutaj przy jednej tej ekoampułce i przeanalizujmy sobie skład. Co tutaj takiego znajdziemy? I uwaga, zaczynamy oczywiście jak zawsze od wody, następnie mamy roślinne emolienty, mamy glicerynę, ektoinę, humektant, kwas hialuronowy, lizoleucytynę, ekstrakt ze śliwki kakadu, konserwant, zagęstnik, witamina E, olej słonecznikowy, kolejny zagęstnik, substancję filmotwórczą, konserwant, koenzym Q10, związki zapachowe, regulator pH i łagodny chelator. No i co wy na to? To jest ampułka ta antyoksydacyjna, ta silnie działająca, rewelacyjnie działająca, jakoś tak opisuje ją marka na swojej stronie. Jeśli chodzi o te antyoksydanty, no rzeczywiście mamy ten ekstrakt ze śliwki, mamy fajną substancję jak trehaloza, jest też koenzym Q10, czyli coś wskazanego, jeśli chodzi już o starzenie się naszej skóry. Ale znowu, cena tych ampułek, słuchajcie, jest naprawdę bardzo wysoka. I żeby w składzie tych ampułek było coś wow, no nie, nie ma. Co prawda składy są naprawdę fajne, są naturalne, mamy substancje aktywne, ale dla mnie to nie jest jakiś wow. Gdybym miała wybierać wśród kosmetyków pielęgnujących jakiś jeden kosmetyk, postawiłabym zdecydowanie na ekoampułkę niż na kremy, balsamy, krem pod oczy. Ale tak jak mówię, to tutaj trzeba się zastanowić nad tym, czy te produkty marki Patent Rap, ich cena jest adekwatna do tego, co my mamy w składzie. No i właśnie, tak podsumujmy sobie trochę to, co dzisiaj Wam powiedziałam, co Wam przedstawiłam. Powiem Wam szczerze, że ja jakoś nie ciągnie mnie do kosmetyków pielęgnujących, do twarzy czy też do włosów, jeśli chodzi o markę Patent Rap. Nie ciągnie mnie z tego względu, że w tej chwili wybór preparatów pielęgnujących naturalnych jest ogromny. I mamy naprawdę też duży przedział cenowy, jeśli chodzi o te preparaty, i można znaleźć na naszym rynku wiele świetnych marek kosmetycznych oferujących kosmetyki naturalne, które mają albo zastosowane jakieś fajne technologie, albo mają naprawdę interesujące substancje aktywne w składach, a ich ceny będą albo takie same, jeśli chodzi o Patent Rap, albo będą nawet niższe. I tutaj warto sobie to uświadomić i przemyśleć, czy jest sens wydawać tak duże pieniądze na kosmetyki naturalne, które nie są jakimś wow, mają rzeczywiście fajne składy, ale czy to też nie do końca jest tak, że my tutaj płacimy za to, że są to kosmetyki Kingi Rusin. Ja osobiście Kingę Rusin bardzo lubię. No nie mam nic przeciwko temu, żeby gwiazdy tworzyły swoje linie pielęgnacyjne, nawet jestem za. Natomiast, no nie, jakoś powiem Wam szczerze, że nie ciągnie mnie do tych kosmetyków, do pielęgnacji twarzy i włosów. Myślę, że są lepsze. Natomiast jestem zakochana w linii pielęgnującej do ciała ze względu właśnie na te zapachy. I to jest takie moje małe uzależnienie, raz na jakiś czas wracam do tych preparatów. One też są drogie i też nie uważam, że robią jakieś nie wiadomo jakie efekty na skórze, jeśli chodzi o pielęgnację ciała. Natomiast komfort z ich używania i te zapachy, które totalnie do mnie przemówiły, to jest to, co ja po prostu bardzo lubię. Jest jeszcze jeden minus, na który chciałabym Wam zwrócić uwagę, jeśli chodzi o taką moją opinię w stosunku do marki Patent Rap. To jest coś, co zauważyłam od jakiegoś czasu. Ja rozumiem, że
marka ulepsza swoje formuły, że chce iść w tym kierunku, gdzie pojawiają się jakieś nowe substancje aktywne i wprowadzać je do swoich kosmetyków. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że marka Patent Wrap zatrzymała się trochę w miejscu. Nie tworzy nic nowego, nic takiego, co mogłoby przyciągnąć do siebie konsumenta. Oczywiście są fani tej marki, którzy od lat stosują te kosmetyki i będą do nich regularnie wracać. Natomiast ja lubię takie marki, które się rozwijają, które wprowadzają nowe preparaty, które szukają jakichś nowych rozwiązań, idą bardziej w tych trendach, nawet jeśli jest to marka tworząca kosmetyki naturalne. Ja wolę wydać takie pieniądze, jakie moglibyśmy wydać na kosmetyki marki Patent Wrap, wolę wydać takie pieniądze na inne marki, które fajnie się rozwijają, które właśnie inwestują w nowe kosmetyki, które coś ciągle wprowadzają nowego, coś zmieniają, widać, że się rozwijają, niż na markę, która postawiła tylko na konkretne kosmetyki, nic nowego nie wprowadza na rynek, a tylko po prostu ulepsza formułę, zmienia opakowania i tyle. No słuchajcie, takie jest moje zdanie, jeśli chodzi o markę Patent Wrap. Oczywiście wy się możecie z tym nie zgadzać. Ja wiem, że wśród was są zwolennicy tej marki. Natomiast, no tak jak mówię, to jest moja opinia. I ja, nie ciągnie mnie do tej marki, do testowania tych kosmetyków. Nie mogę wam powiedzieć nic na temat tego, czy rzeczywiście ampułki, kremy, krem pod oczy, olejki i cała reszta działają efektywnie, bo po prostu nie stosowałam, nie testowałam tych kosmetyków i raczej nie będę. Natomiast jeśli chodzi o pielęgnację ciała, tak, jestem absolutnie na tak, ale to mówię, to jest tylko i wyłącznie kwestia zapachów, które mnie kompletnie urzekły. No dobrze, moi drodzy, to będzie tyle, jeśli chodzi o markę Patent Wrap. Jak zwykle się rozgadałam, mam nadzieję, że dobrnęliście do końca tego dzisiejszego filmu. Dajcie znać w komentarzach, czy wy stosujecie te kosmetyki, który z nich jest waszym ulubionym, co sądzicie na temat właśnie tych ekoampułek. Czy być może te kosmetyki się u was nie sprawdziły? Jaka jest ogólnie wasza opinia na temat marki Patent Wrap? Myślę, że fajnie będzie, jeśli będziemy się tutaj pod tymi filmami pod lupą, gdzie sprawdzamy różnego rodzaju marki, dzielić naszymi opiniami. Jestem bardzo ciekawa, co wy na ten temat myślicie. A za jakiś czas pojawi się kolejny film dotyczący kolejnej ciekawej marki. Jest to marka, którą prosicie mnie ostatnio praktycznie codziennie, także trzymajcie się, będzie następny film dotyczący marki Apis, a ja teraz już kończę. Dziękuję wam za obecność, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!